Dzień Flagi. W Dąbrowie Górniczej całe rodziny wzięły udział w okolicznościowym przemarszu z miniaturowymi flagami w barwach narodowych. Dom ubrany na biało-czerwono, nawet na balkonie dwie flagi, jedna pozioma, druga pionowa. To od lat stosuję. To jest duma. To jest symbol naszej ojczyzny. W związku z tym należy zadbać o to, żeby po prostu była dobrze obchodzona, no i żeby ją świętować. Przede wszystkim symbol narodowy i uważam, że nie powinniśmy się w żaden sposób tego wstydzić. Powinniśmy go po prostu pokazywać z pełną dumą. Na dąbrowski przemarsz mieszkańców Dąbrowy i okolicznych miast zaprosił poseł Robert Warwas. To jest taki dzień integracji, jutro święto 3 maja, tak więc taki piękna pogoda, majówka, to jest taka okazja, żeby też spędzić wspólnie czas, promować wartości patriotyczne, natomiast też rozmawiać na temat spraw lokalnych i na temat Polski. Uroczyste obchody Dnia Flagi odbyły się też przy Placu Chrobrego przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim. Każda wspólnota ma jakieś symbole, które jednoczą, pod którymi chcemy razem żyć, współpracować, darzyć się wzajemnym szacunkiem. Myślę, że właśnie Polska biało-czerwona, jak i godło są takimi symbolami, gdzie identyfikują nas Polaków jako wspólnotę narodową. Możemy często obserwować, chociażby teraz, tej brutalnej napaści Rosji na Ukrainę, jak ważna jest flaga. Dzień Flagi w 2004 roku ustanowił Sejm i z założenia to święto, które ma wyrażać szacunek do narodowych barw, ale i propagować wiedzę o symbolach Polski i polskiej tożsamości.